Nowa trasa tyrolkowa w Jedlinie Zdroju. Zapraszamy. Pamiętać, żeby tak przekładać, żeby nie został na dole, zawsze powyżej pasa. A urządzenie samohamowne możemy odpiąć dopiero, gdy jesteśmy hakiem na lince oznaczonej na czerwono. System ciągłej asekuracji Velvortish. Mamy tutaj nowy typ bloczka, peclowski z hamulcem, wstecznie jedzie, więc nie odbije się ktoś, nie będzie musiał dociągać się, jednokierunkowy i stabilizator toru zjazdy. Mamy najdłuższą tyrolkę, 104 metry. Przekładanie haka. Ty.
mamy hak odwrotnie trzeba przełożyć ze względu na to, że mamy duży konar z tamtej strony, więc hak trzeba wywrócić do góry nogami. I tak samo tutaj wywracamy hak do góry nogami. Następnie wkładamy bloczek, trzeba się nie pomylić, bo on jest jednokierunkowy, więc to zawsze z tyłu. I zakładamy hak na wieszaku. Stabilizator powoduje, że jadę dokładnie tam, gdzie chcę, nie obraca mnie tyłem, bokiem. Podejście po drabinie, tabliczka informacyjna, że zawsze mamy punkty, ten hagas sekuracyjny mieć powyżej pasa, więc przepinamy czyste punkty, tak żeby zawsze było wyżej niż nasz pas, a nie że to zostaje gdzieś w dół. Hak powinien być pierwszy. Rozwidlenie. Można iść w prawo, dalsze część trasy, albo w lewo, jeżeli chcemy skończyć już, bo już nam się znudziły te zjazdy. Wtedy normalnie przekładamy hak w ten sposób. A jeżeli chcemy pójść w bok, trzeba hak obrócić do góry nogami i idziemy sobie wtedy na tamtą tyrolkę. Ale nie chcemy tam iść, idziemy normalnie. Kolejna długa tyrolka, 81 metrów, tutaj jest najwyżej.
kolejna drabina. Gdzie haki musimy przekładać, hak musimy przekładać tak, żeby zawsze był powyżej pasa. Mam tak samo jak wcześniej. Cały czas był. Zobaczymy na filmie. Na odwrócimy skalę. Tylko chyba było. Jak jestem na dole, wyciągam hak, żeby nogi nie były za wysoko, żeby nie spaść. Koniec trasy.